Witamy w klubie Kibica, Kafe i Bistro. Dzisiaj z nami nowy bramkarz Brookwater Maliki Nieciecza, Miłosz Mleczko. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłosz, w Twoim przypadku na przyjście do zespołu Słoni zdecydowałeś się już wcześniej, bo kontrakt podpisałeś z klubem kilka miesięcy temu. Tak, wszystko się zgadza. Umowa została podpisana w styczniu, także prawie pół roku trzeba było czekać na to przyjście. Twoja kariera to przez długi czas stały schemat. Lech Poznań i wypożyczenia do innych klubów. Powiedz, czy to dobry model na rozwój i zdobywanie bramkarskich szlifów? Na pewno najważniejsza jest gra i dzięki tej grze robię cały czas postęp i czuję też to po ostatnim okresie spędzonym w Zniczu, że ta gra była po prostu nieoceniona i to wtedy największy progres robię. Twoje wypożyczenia to gra w pierwszej lidze, zważywszy na fakt, że właśnie ostatnio grałeś w Zniczu Pruszków, to można powiedzieć, że też dobrze poznałeś te rozgrywki od środka. No, zgadza się. Tak naprawdę spędziłem 3 sezony w 3 różnych zespołach na tym poziomie i trochę tych meczów udało się zaliczyć na tym poziomie rozgrywkowym. W pierwszej lidze miałeś okazję rywalizować przeciwko drużynie Słoni. Jak wspominasz te spotkania? No, zawsze to były fajne spotkania, tym bardziej tutaj, ponieważ była zawsze dobra murawa. I z tego co pamiętam, no to różnie z tym bywało. Raz były zwycięstwa, raz remisy, raz przegrane. Przez pewien czas tego sezonu Znicz, który reprezentowałeś, walczył z Brookwater Maliką Nieciecza o utrzymanie w pierwszej lidze. Jak to wspominasz? Na pewno było to bardzo specyficzne spotkanie, jeśli chodzi o ten mecz wiosną. Wiedziałem, że trafię do Niecieczy już od następnego sezonu i nie ukrywam, że towarzyszyły temu takie po prostu inne emocje. W Niecieczy spotkasz trenera Marcina Brosza. Co sobie obiecujesz po tej współpracy? Mam nadzieję, że będziemy walczyć o najwyższe cele w tej lidze przede wszystkim i że zespół, tak jak to zakończył w zeszłym sezonie, będzie szedł cały czas do przodu i będzie wygrywał. Przychodzisz właśnie do zespołu, który ma jasno określone cele. Tych nie udało się zrealizować w minionym roku, ale teraz przed nami nowy sezon, nowe nadzieje. Zgadza się. Tak samo ja, tak samo klub. Dużo sobie obiecujemy po tym następnym sezonie i miejmy nadzieję, że ten poprzedni sezon to był po prostu wypadek przy pracy, który się w tym sezonie już nie powtórzy. Jesteś też zawodnikiem, który myśli już o życiu po życiu tak naprawdę, bo ciekawostka, możesz się pochwalić też trenerską licencją UEFA B. To dość rzadko spotykane, jeśli chodzi o tak młodych zawodników jak ty. Zgadza się. Tak naprawdę od zawsze gdzieś myślałem o tej drodze po tym życiu piłkarza i wiążę z tym jakieś nadzieje, ale wiadomo, że teraz mam do spełnienia o wiele więcej marzeń i celów związanych z byciem piłkarzem. Witamy w Nieciecze. Słowo do kibiców od Ciebie. Przychodźcie na stadion i wspierajcie nas w ważnych chwilach w tym najbliższym sezonie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.